Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dawno nie było bitwy pod tytułem Fragowanie. Zazwyczaj Mistrzostwa Świata albo Mistrzowie WOTA, a tym razem będzie fragowanie i to czołgiem lekkim. Zobaczymy, jak kolega sobie poradzi. Sponsorem jest kolega Tavis 199P i prowadzi czołg LT-432, czyli mega, mega ciekawy czołg z punktu widzenia ludzi lubiących grać lightami. Jest to Premka. O, nie udało się. I co najciekawsze, kolega jest tutaj przygotowany na pasywnego spota. Zwróćcie uwagę, jakie ma moduły. Jest to, są to racje żywnościowe. Jest jeszcze dodatkowo lorneta i jeszcze dodatkowo mamy siatkę. Dosyć dziwny wybór, ponieważ w dobie kołowców, no niestety ten pasywny spot nie działa tak, jak działał kiedyś. Znaczy, jeżeli w końcu uda nam się jakąś miejscówkę osiągnąć, to kurczę, nagle jak Filip z konopi może wyskoczyć niestety kołowiec i nam to wszystko zepsuć, prawda? Ale kolega widocznie może jakąś misję robi albo coś takiego. No tu jest błąd tego T-150. Moi drodzy, jeżeli gracie na tej mapce i chcecie zaatakować tam przez most, to dwa warunki muszą być spełnione. Po pierwsze, musicie być szybcy, żeby przejechać, jeżeli nie chcecie patrzeć na mapkę, co się dzieje. A po drugie, jeżeli nie jesteście szybcy, to musicie zerknąć na mapkę, czy czasem balkon nie jest zajęty przez przeciwnika. Tutaj T-150 ewidentnie chyba nie zerknął, że jego czołgi jeszcze do balkonu nie dojechały, a to praktycznie zawsze oznacza, że przeciwnik jest na balkonie, no i wtedy wjechanie T-150 na most jest mega ryzykowne. W ogóle czymkolwiek. No dobra, kolega się bije teraz ze swoim tutaj odpowiednikiem, WZ-132. Oho, przebicie, przebicie. I koniec. I WZ-a nie ma, kolega stracił bardzo mało życia. Co do samego czołgu, no jest on jedyny w swoim rodzaju. Przede wszystkim chyba nikt nie spodziewał się... O, tutaj niecelny strzał. Nikt nie spodziewał się chyba, moi drodzy, że tak plackowaty, naleśnikowaty czołg jak ten Eltek będzie miał 7 stopni opuszczania działa. No kurka wodna. Gdyby on miał... Wow, że to weszło. Gdyby on miał... nie wiem, 5 stopni, to chyba też nikt by się nie obraził, no bo przy takim kształcie wieży 7 stopni to jest coś naprawdę, no, niezwykłego. Zwłaszcza, że cały ten czołg jest bardzo taki płaski. Oj, tego się kolega chyba nie spodziewał. Losowanie oczywiście na topie, już są 3 fragi. No ale to jest light, może się wszystko zdarzyć. Bardzo ciekawy jest pancerz też tego lighta. Oho. O, ten już pozycję sobie zajął. No dobra. No susto Y potrafi rąbnąć. Kolega tu mocno będzie ryzykował. Ogłuszony jest, ale... No to było duże ryzyko. Moi drodzy, pancerz tego pojazdu oczywiście nie jest jakiś tam wielki. Natomiast jak na lighta... to jest całkiem przyzwoity. Dodatkowo, jak widzicie, czołg jest bardzo płaski i przednia płyta, która tutaj ma zaledwie 70 cm grubości, pod takim kątem, jeżeli ten czołg trochę skręci kadłub, po prostu rykoszetuje. Najzwyczajniej w świecie. Dlatego mamy na tym poziomie pojazd lekki, który ma w wielu sytuacjach lepszy pancerz niż czołgi średnie na przykład. Dosyć spory ewenement. No oczywiście jeszcze do tego nam dochodzi... będzie walka. Do tego nam jeszcze dochodzi, moi drodzy, zwrotność i szybkość tego pojazdu. Ło, kolega teraz zarobił. Normalnie, gdyby tu 7 stopni nie było, to takie jeżdżenie byłoby utrudnione. Kolega ładnie zarobił. Tu później się przodem ustawił, bo liczył oczywiście na ding. No i teraz mamy SU. I ten SU to jest dosyć... Kurczę, tak zrobię. To jest dosyć groźny przeciwnik, zakładając, że miałby...
więcej życia. On tutaj teraz jest w kropce trochę, kolega sympatyczny. Bo taki light... Uuu, zbliża się, nie wiem, czy to jest dobry wybór. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, bo to jest mega dobry w objeżdżaniu light. Kurde, no nie, przesadził gościu tym SU. No, nie powiem, SU nie jest, nie należy do najwolniejszych niszczycieli, ale jednak w starciu z tak szybkim lightem i zwrotnym, no to tutaj kolega prosił się o przegraną zdecydowanie. 2700, 5 fragów. No i tutaj teraz ten SU stoi, znaczy najpierw będą baboki pewnie wykryte, a później SU 100Y może rąbno. No kolega już nie może sobie pozwolić na błąd, bo każdy błąd... Uła! O kurczę. No to było albo szczęśliwe, albo... Dlaczego ten SU nie strzelił? Może celownik mu się tam rozjechał czy coś? No, Humelek nic już nie zrobi. Mamy 7 fragów. Jeszcze trzeba tutaj dodać, że ten Tygrys, który znajduje się w przeciwnej drużynie, on by był mega mocnym przeciwnikiem, tylko że jest stokowy chyba z tego, co widziałem. Czyli ma wieżę stokową i działo 88. Zakładając, że nie gra goldem, to ciężko by mu tego lighta było przebić tym działem 88 na zwykłej amunicji. No więc jeszcze tam, widzę, się pokazał. Bitwa szybka oczywiście, dynamiczna. O! No, gdyby nie dostał tak, to groźny przeciwnik. I zostało 105 życia. Uwaga. I koniec. I tak się kończy ta bitwa, 11 fragów. Dawno lighta nie było, dlatego... Chciałem wam taką szybką bitewkę pokazać. Oczywiście kolega był na topie, więc szło to wszystko o wiele przyjemniej niż na przykład byłoby to na dziewiątkach, albo chociażby top 15, same ósemki. No i tutaj mamy wyniki. MK kolega zdobył. Mamy medal Pasuciego i medal Pula, co nikogo nie dziwi. 3951 to może nie jest jakiś tam super wynik obrażeń jak na tego lighta, natomiast 11 fragów no, zasługuje na uznanie, także kolega do fragowania się zdecydowanie tutaj zakwalifikował. No i mamy amunicja zaledwie 7000, proszę bardzo, te pociski podkalibrowe, no ale co też jest ważne, kolega odbił 470. To akurat nie jest aż tak dużo, ale już dawno by nie żył, gdyby nie, normalny light by tego nie odbił, tak? Już dawno by nie żył. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.